zapytać odnośnie Góry Zamkowej. Jest teraz tak piękny środek, a co z tym otoczeniem? Czyli myślę o wejściu na Górę Zamkową od strony ulicy Nadgórnej tam, i z tych wszystkich stron, ponieważ środek mamy piękny, natomiast wokół jeszcze brak zagospodarowania. Myślę, że należałoby też coś z tym zrobić. Chodzi o rewitalizację Góry Zamkowej, wszystko w rękach środków unijnych. W tej chwili pojawiła się już ustawa regionalnego programu operacyjnego, natomiast nie znamy cały czas harmonogramu konkursu i wytycznych co do tych środków. Z wstępnych rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, one się pojawią, pierwsze konkursy, czy też wytyczne niestety, ale to będzie drugi, a najprawdopodobniej trzeci kwartał przyszłego roku. Ale jakby nie śpimy, nie czekamy na to, co będzie, planujemy. Pan radny by zobaczył, już otrzymamy projekt budżetu na przyszły rok. Tu już zapisana jest kwota 250 tysięcy złotych, choćby na tą od ulicy Nadgórnej, na fragment ulicy Zamkowej, tam mamy tylko oddział wyr, aby tam był gładki i bezpieczny dojazd dla pojazdów, ale też dla pieszych z drugiej strony Góry Zamkowej, od strony północnej. Również mamy gotową już dokumentację na połączenie dojścia od strony północnej Góry Zamkowej z Wiślaną trasą rowerową od momentu tego zejścia tam na dół. Od strony natomiast południowej mamy inwentaryzację botaniczną i dendrologiczną drzew całego tego zabytkowego parku i przymierzamy się do rewitalizacji całego obszaru z całym przedzamczem. W tym celu między innymi dwa dni temu było spotkanie w Defektarzu, gdzie gościliśmy cały nadzór, przede wszystkim wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo to on każdy kształt nowej wizji na zamku musi zatwierdzić, aby też docelowo w tym przedzamcu powstały też miejsca na choćby małą gastronomię, bo myślę, że to jest taka tradycyjne miejsce, że tam na pewno coś takiego powinno mieć rację bytu.